Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do naszego poradnika. Tym razem będzie to temat, jak dla mnie, dość nowy i stary. Chodzi o obleganie miast. O to, że je można oblegać, było wiadomo, ale doszło kilka parę ciekawych rzeczy, o których chcę wam w tym momencie powiedzieć. Po pierwsze, mamy tutaj wojnę. Chcemy oblegać Aksum. Żeby to zrobić, no tutaj już są jednostki wojskowe, które podeszły. Może jeszcze podejdziemy tutaj jedną, żeby mieć troszkę większą możliwość budowania maszyn oblężniczych, bo właśnie o tym będziemy szczególnie teraz mówić. Weźmiemy sobie tą jednostkę i rozpocznijmy atak. Nie atak, tylko właśnie to oblężenie. No i teraz tak, tutaj mamy do wyboru właśnie utrzymaj, to jest to oblężenie. Powinno się tak nazywać, oblężenie. I pytanie jest, co w tym momencie się dzieje? Wejdziemy w to. Dzieje się następująca rzecz. Budujemy jednostki wojskowe. Maszyny oblężnicze. Jeszcze wejdziemy tutaj tymi, żebyśmy mieli komplet. Mamy w tej chwili 3, 7, 11, 12, 16 jednostek. 16 jednostek oznacza, że balista, która kosztuje, jest tutaj na dole napisane 12. 12 punktów budowania. Czyli możemy w jednej turze wybudować jedną balistę i do tego jeszcze 4 kawałki z następnej. Teraz zobaczymy, jak możemy jeszcze przyspieszyć budowanie tych maszyn oblężniczych, machin oblężniczych. Tutaj mamy jednostki 4 jako armia, które mają siłę 31, 31, 30, 30. To jest ważne. To jest ważne, ponieważ ważna jest, jaka jest siła w sumie naszej armii. I ona jest tutaj w tym momencie 122. Bo tą armią będziemy próbowali karczować las. Weźmy sobie na przykład ten las i wpuścimy tutaj karczowanie. I zobaczcie teraz, to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Ponieważ tu jest napisane, że w ciągu jednej tury uda nam się wykarczować las i dostaniemy 14 punktów do budowania naszych machin oblężniczych. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Ważne jest, żeby właśnie ta jedna tura była, bo czasami karczowanie lasu trwa 2, 3 albo 4 tury. Od czego to zależy? Pokażę wam to w tym momencie. Spójrzcie sobie na tą tabelkę. Mamy tutaj w drugiej erze, żeby móc karczować w ciągu jednej tury, potrzebujemy powyżej 120 punktów siły naszej armii. A my mamy właśnie 122, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby ta armia wykarczowała ten las w ciągu jednej tury. Tutaj macie dane na wszystkie ery i na ilość tur, w zależności od tego, jak silna jest armia. Ok. Włączymy sobie to karczowanie. I teraz tak, po dwóch turach, ponieważ udało nam się wykarczować dwa lasy, razem z naszą tutaj armią całą, która oblega to miasto, udało nam się zrobić w ciągu dwóch tur 5 balist. To jest mega dużo. Zaatakujmy w tej chwili. Robimy bitwę ręczną. Ustawmy sobie te jednostki tak, jakbyśmy chcieli. Ten tutaj, to są te balisty, które mamy. Ten może tutaj zostać. Jeszcze jedną balistę weźmiemy ją sobie. Wrzucimy. Wrzucimy tutaj. I zrobimy jakąś rozmieszczanie. I teraz tymi balistami można strzelać w jednostki,
i możemy też niszczyć od razu fortyfikację. To jest tutaj na górze pisane. Od minus 5 do minus 25 punktów fortyfikacji możemy atakować to. Można to też podejrzeć sobie tutaj po lewej stronie. Na dole jest napisane, że w tej chwili fortyfikacja ma jeszcze 71 punktów życia. Także jeżeli wszystkimi balistami strzelimy, w tym momencie zostało jeszcze 35 punktów. No to jest w zasadzie maksimum, które możemy uzyskać w tym momencie. A teraz zobaczymy, co będzie w następnej turze. Mamy kolejną podrundę i teraz atakujemy drugi raz naszymi balistami. I w tej chwili, jak widać, fortyfikacja została zniszczona do zera. I w tym momencie można na przykład wejść naszą jednostką jeździecką, słoniem bojowym, przez te mury, które zostały zniszczone. I zaatakować na przykład tutaj tą jednostkę. No i teraz chciałbym to krótko podsumować. To, co widzieliście, to jest w zasadzie rzecz, którą bardzo rzadko się stosuje. Mało kto wie w ogóle o tym, po pierwsze, że można do przyspieszania budowania machin oblężniczych karczować lasy. To jest po pierwsze. Po drugie, że ta wartość tych punktów budowania jest tak duża. 14 punktów budowania z jednego lasu to jest dużo. Po drugie, możliwe jest karczowanie w ciągu jednej tury. To jest raczej znane, ale nieznane były do tego te statystyki, które zaprezentowałem, którym się udało ostatnio wynaleźć, wyliczyć, na jakiej zasadzie to działa. Także to też jest ciekawa sprawa. I po trzecie, w końcu jest sens tego, że mury mają punkty fortyfikacji. Do tej pory to było mało stosowane, ponieważ atakowało się jednostkami, które działają w zwarciu, nie jeździeckimi, dlatego można było sobie w dość łatwy sposób wejść w te mury. Także to, co teraz tutaj pokazuję, to jest sposób na to, żeby zaktywować jeźdźców. Ponieważ do tej pory jeźdźcy przez mury nie mogli przechodzić w żaden sposób. A tutaj, tak jak jest pokazane, w ciągu dwóch tur oblegania udało nam się zrobić 5 balist, mimo tego, że nasza armia nie była może jakaś mega duża. Ale przyspieszenie właśnie przez karczowanie spowodowało to, że w ciągu dwóch tur byliśmy gotowi na to, żeby zniszczyć mury i mury zniszczyliśmy w ciągu dwóch podtur. Także to jest też bardzo szybko. No i teraz, jeżeli byśmy mieli odpowiednie jednostki jeździeckie, można szybko wejść. One są mocne, są szybkie i można. I też zwykłe jednostki z tego korzystają, ponieważ nie muszą atakować przez mury, co dodatkowo utrudnia tą całą sytuację. Otwarte mury są naprawdę bardzo dobre i pozwalają na szybsze zdobycie miasta. Mimo tego, że trzeba było czekać te dwie tury wcześniej, ale to można sobie też odpowiednio stymingować w ten sposób, że jednostki jeździeckie, które są szybsze, mogą szybciej dojść do miasta, mogą szybciej to miasto przygotować właśnie przez karczowanie lasów, a później dochodzą te inne jednostki, żeby dokończyć dzieła. Także dziękuję Wam za uwagę. Cześć, pozdrawiam i pa, pa.